Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga z tej strony, kanał Mrs. Garden. W dzisiejszym filmiku w końcu wezmę się za posadzenie swoich dalii. Pokażę Wam, jak posadzić dalię na rabacie, pokażę Wam, jak posadzić dalię w doniczce, no i oczywiście opowiem Wam co nieco na temat uprawy tych pięknych kwiatów w tych dwóch warunkach, plus zobaczymy, jak się mają moje dalie na rabacie, których nie wykopałam na zimę, przezimowały, no i w tym momencie naprawdę już wyglądają cudnie. Zapraszam! Dzień dobry kochani, jest 7 rano, piję wodę z lodem, ponieważ nie jestem w stanie pić innego, kiedy temperatura o tej porze wynosi 22 stopnie. I to, co się ostatnio dzieje w Holandii, to jest jakaś masakra, powiem Wam szczerze, tropikalne wręcz temperatury i ciężko jest cokolwiek zrobić w ogrodzie w ciągu dnia, ponieważ kiedy macie ponad 30 stopni w cieniu, no to przy każdym kroku pocicie się strasznie i wszystkiego Wam się odechciewa. A więc zdecydowałam się, że przez jakiś czas będę nagrywała Wam filmiki z rana, ponieważ wtedy jestem tylko w stanie cokolwiek zrobić. W ciągu dnia sobie daruję, ewentualnie coś wieczorem, ale wiadomo, że wieczorem ten obraz nie jest takiej jakości, jakiej bym chciała. Pokażę Wam zaraz mój zakątek daliowy, jak to teraz wygląda. Mam już tam rozstawione dalie, więc wyjaśnię Wam, w jakich odstępach je posadzić na rabacie, na jakiej głębokości, no i oczywiście jakie miejsce wybrać, żeby nasze dalie w ogóle miały jak największe szanse na to, żeby przezimować, bo to jest też ważne. Jeśli chcecie podjąć się tego eksperymentu w tym roku, to trzeba właśnie przemyśleć to z pod wieloma kątami. Taka jest prawda, a więc zaraz przewrócę kamerę i pokażę Wam co i jak na temat dali w moim ogrodzie. Tutaj znajdują się tacki z daliami, które będą posadzone w doniczkach, a te doniczki pójdą na dach mojego garażu. Ci, którzy śledzą mnie od jakiegoś czasu, wiedzą, że tam zaplanowałam sobie fajny ogród w doniczkach i niedługo pokażę Wam, jak to zaczyna powoli wyglądać. Mam tutaj 7 odmian. Wiem, że jest 8 doniczek, ponieważ Painted Lady udało mi się podzielić i mam 2 roślinki zamiast jednej, więc fajna sprawa. No, w tle mój dosyć nieidealny trawnik z kwitnącymi jaskrami, a reszta dali będzie posadzona tutaj. Tutaj znajduje się moja daliowa rabata. Miałam też w tamtym roku tutaj dalię oraz oczywiście posadzony groszek pachnący. Zobaczcie, jak sobie ładnie zaczyna kwitnąć. Może zacznijmy od dali, które przezimowały i ich nie wykopałam. To jest dalia Thomas Edison. Wrzucę Wam zdjęcie jej kwiatów. Były piękne. I zobaczcie, ona już jest dosyć duża, ale popatrzcie na tą. To jest dalia, która była podpisana jako Café au lait, ale wygląda jak labirynt, więc chyba będę trzymała się tej wersji. Ona była niewykopana, przezimowała i zobaczcie, jaka już jest duża. Ja niedługo przyjdę ją uszczyknę, żeby mogła się rozkrzewiać i wydać jeszcze więcej kwiatów. A tutaj mam rozstawione 5 odmian dali, które właśnie będą posadzone na rabacie. I to są odmiany Honest Diva, przepraszam, Diva, Miss Delilah, Humi, Lavender Perfection oraz Honesta. Zrobię Wam widok z góry. Zobaczcie, tak są rozstawione. Staram się je ustawiać na przemian w odległości 30 do 50 cm. Dalie możemy posadzić bliżej, wtedy będą się nawzajem wspierały i nie będą nam się pokładać. Jeśli będziemy je sadzić trochę dalej, to możemy użyć dodatkowo takich palików przy sadzeniu naszych karp, żeby później je wzmocnić. Pamiętajcie, dalie rosną dosyć gwałtownie, mają duży wzrost w sezonie i może się zdarzyć, że jeśli ich nie podeprzemy, to będą nam się pokładać. Co do wyboru miejsca, im więcej słońca damy daliom, tym lepiej. One muszą być w pewnym słońcu, żeby ślicznie nam kwitły. Tutaj podejrzewam, że będą miały przynajmniej 8 godzin. W tamtym roku dobrze sobie poradziły, więc w tym roku nie obawiam się, posadzę je. I co do tego, jaką ziemię im wybrać.
Dalie lubią ziemię żyzną, ale bardzo dobrze przepuszczalną. One w sezonie, jeśli mamy suche lato, trzeba je dodatkowo nawadniać. Jeśli je przesuszymy, to nie będą ładnie kwitły. Ale z drugiej strony nie lubią stać w wodzie, więc musimy znaleźć taki balans, równowagę między podlewaniem, a tym, jaką mamy ziemię. Jeśli planujecie swoje dalie spróbować przezimować, pamiętajcie, musicie wybrać miejsce, gdzie macie naprawdę dobrze przepuszczalną ziemię i one nie będą stały w wodzie, bo problemem w zimowaniu dali nie jest o tyle temperatura, a właśnie fakt, że jeśli będzie dużo zimowego opadu, to te karpy mogą nam przegnić. Ja tutaj mam bardzo dobrze przepuszczalną ziemię i moje dalie, jak widzicie, super przezimowały. Więc jeśli macie takie plany, żeby wziąć się za ten eksperyment, to pamiętajcie, po pierwsze lokacja, czyli pełne słońce, a po drugie bardzo dobrze przepuszczalna ziemia. Ja swoje dalie w tym momencie podsypię nawozem do roślin kwitnących o wydłużonym czasie działania i karpy naszych dali sadzimy maksymalnie na głębokości 2-3 cm, ale nie 2-3 cm od powiedzmy kawałka pędu z tamtego roku, tylko 2-3 cm od początku karpy. Dalie w doniczce są świetną alternatywą dla osób, które mają powiedzmy złą ziemię w ogrodzie. Załóżmy, że macie ciężką, gliniastą ziemię i ciężko w niej by było uprawiać te kwiaty, chyba że musielibyście przerobić tą ziemię, wzbogacić ją piaskiem, nawozem i tak dalej, ale często to jest dużo pracy i nie każdemu się chce. Poza tym dalie w doniczce są też fajną alternatywą dla osób, które mają małe ogrody albo tylko tarasy i balkony. Co do zasad uprawy tych pięknych kwiatów w doniczkach, to najważniejsze jest to, żeby zapamiętać, że doniczka na jedną karpę musi mieć minimum 30 cm średnicy. Jeśli chcemy posadzić więcej karp w jednej doniczce, to na doniczkę powiedzmy o średnicy 50 cm możemy posadzić maksymalnie 3 karpy. Co do wyboru odmian. Ponieważ na rabacie, jeśli macie taką sytuację jak ja, że macie i rabatę i doniczkę, to ja na rabatę wybrałam odmiany, które są wyższe niż 90 cm, ponieważ tam będą się czuły lepiej. W doniczkach zaleca się sadzenie niższych odmian, czyli te, które mają maksymalnie 90 cm oraz oczywiście mniej. Ja mam 7 odmian, które wsadzę sobie dzisiaj do doniczki i wśród nich mam odmianę Beautiful, Painted Lady, Wishes and Dreams, Zippity Duda oraz Icelander, więc te śliczne kwiaty będą zdobiły moje doniczki w tym roku. I jak sobie przygotować doniczkę? Doniczkę warto wypełnić ziemią do doniczek dobrej jakości, wymieszać ją z odpowiednią ilością nawozu do roślin kwitnących o wydłużonym czasie działania. I tutaj nie ma co żałować. Dalie uwielbiają być nawożone oraz podlewane. Do tak przygotowanej doniczki sadzimy nasze dalie i postawmy je w jak najbardziej słonecznym miejscu, ponieważ pamiętajmy, dalie i więcej słońca, tym lepiej. Oczywiście całe sadzenie dali powinno się odbyć już w tym momencie, kiedy nie spodziewamy się
przymrozku w ogrodzie. No i tak jak na rabacie, dalie w doniczce sadzimy maksymalnie na głębokości 2-3 cm od początku karpy, nie od tego ogonka. Możecie się zapytać, dlaczego tak płytko? Ponieważ dalie uwielbiają słońce i jeśli sadzimy je tak płytko, to dodatkowo nasze słoneczko będzie je ogrzewało i to będzie jeszcze bardziej motywowało je do tego, żeby kwitnąć w sezonie pięknie oraz bujnie. Doniczka gotowa, ziemia gotowa. Jeśli sadzicie gołe karpy, pamiętajcie 2-3 cm od karpy, nie od koconka. Ja już mam wszystkie swoje dalie podpędzone. Zobaczcie. Tu jest początek karpy, a więc sadziłabym maksymalnie na takiej głębokości. Ja myślę, że tylko delikatnie przykryję to ziemią, ponieważ chcę dać mojej dalii jak najlepsze warunki do tego, żeby super kwitła w sezonie. Ziemię delikatnie dociskamy, żeby nie tworzyły nam się żadne kieszenie z powietrzem wokół korzeni, ponieważ to może zaszkodzić naszej roślinie i robimy tak zawsze, kiedy sadzimy rośliny w doniczkach. Podleję tą doniczkę w tym momencie i ta dalia już jest gotowa. Oczywiście na koniec szybki rzut okiem na daliową rabatę. Możecie zauważyć, że przy okazji też zainstalowałam im od razu podpory. Używam zwykłych kijków do pomidorów i dobrze jest to właśnie zrobić od razu przy sadzeniu dali, ponieważ jeśli chcecie to później zrobić w sezonie, ta karpa się rozrasta i ryzykujemy przebiciem tej karpy, a tego nie chcemy zrobić. Wszystko jest oczywiście podlane, bo to jest bardzo ważne. Utrzymujemy nasze dalie wilgotne. One lubią wilgoć, ale nie lubią stać w wodzie. Co do nawożenia, w tym momencie nie robię nic do momentu, kiedy zaczną kwitnąć. Kiedy zaczną kwitnąć, wtedy zacznę je suplementować nawozem płynnym do kwiatów kwitnących raz w tygodniu. Tak jak to robię ze wszystkimi moimi jednorocznymi. Tak samo będę postępować z daliami w doniczce. Tak samo do momentu, kiedy nie zaczną kwitnąć, nie będę dodatkowo ich nawoziła. To, co mają na razie tutaj w ziemi, powinno im wystarczyć. No i przede mną posadzenie tych ostatnich 7 karp dali. Wszystko trafi do pięknego ogrodu na dachu mojego garażu i to niedługo Wam pokażę, bo tam też już zaczyna się dziać. Masa pomysłów, mało czasu, no i niestety czasami tak się dzieje, że pewne projekty robię później niż bym chciała. Mamy śliczny poranek, ponieważ jest gdzieś mniej więcej chyba 10 rano. Powiem Wam szczerze, nie sprawdzam czasu, kiedy siedzę w ogrodzie, bo nie chcę tego robić. To jest czas dla mnie i chcę po prostu skupić się na tym, co najbardziej lubię robić w życiu, czyli grzebanie w ziemi. Rabata w słońcu wygląda cudnie. Nie wiem, czy widzicie stąd, ale kocimiętka szaleje, skabioza szaleje, a tulipany zaczynają powoli zamierać. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!